Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus zmartwychwstały, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. Jan, apostoł, jest jednym ze świadków życia, działalności i śmierci Chrystusa, a także Jego chwalebnego zmartwychwstania. Jan, podobnie jak inni apostołowie, poświęcił całe swoje życie podążaniu za Jezusem i dawaniu świadectwa o Nim. Świadectwo apostołów jest wiarygodne nie tylko dla mnie, ale i dla pozostałych chrześcijan żyjących na świecie w przeciągu tych 2000 lat. Dlaczego wierzę, że Jezus za mnie umarł i zmartwychwstał? Przekonuje mnie do wiary poświęcenie, z jakim apostołowie głosili Ewangelię. Jak dla niej stracili wszystko. Nikt przecież nie poświęca swojego życia dla jakiejś zmyślonej opowiastki. Nikt nie przelałby własnej krwi za coś, czego nie jest pewien, co dla niego nie stanowi wartości większej niż własne życie. Właśnie dlatego, że za świadectwo to zapłacili najwyższą cenę. Dzisiaj ja oraz 2 miliardy innych chrześcijan wierzymy, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. Wiara każdego z nas ma za podstawę świadectwo innych ludzi, tych, którzy poprzedzali nas w wyznawaniu wiary. Dziś muszę sobie postawić pytanie, czy świadczę o Chrystusie i w jakim stopniu moje świadectwo przyczyniło się do wiary innych ludzi. 2 miliardy ludzi to bardzo duża liczba, ale to tylko 1/3 całej populacji. Oznacza to, że jeszcze 2/3 ludzkości czeka na nasze świadectwo wiary. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami, wpatrując się w monitor komputera lub ekran smartfonu czy telewizora. Musimy z wygodnego fotela wstać i ruszyć w świat. Ponad 4 miliardy ludzi czeka na nasze świadectwo o Jezusie. Historia, która jest treścią Ewangelii, jeszcze się nie zakończyła. Ona trwa nadal. Przekazywana z serc do serc, z pokolenia na pokolenie, nieustannie się rozszerza, ciągle wzbogacając o nowe fakty. Świat nie pomieściłby ksiąg, gdybyśmy chcieli spisać całe dzieje działania Boga pośród nas. Pokażmy światu własnym życiem, jak wiele zawdzięczamy Bogu i jak bardzo Go miłujemy.